Bardzo częste błędy, które widujemy, to jest na przykład to, że najemca powinien opuścić lokal w dniu zakończenia umowy. I to jest jakby koniec. Nie ma informacji, a co się stanie, jeżeli nie opuści. Też chcemy wiedzieć, co ta osoba robi, skąd ma środki, jak się będzie utrzymywać. Zmieniło mu się życie na tyle, że podjął nową pracę i zmienił miejsce zamieszkania. Jak mu się spodobało w tej nowej pracy i te nowe osoby, że się zaczęli integrować. Integracja trwała miesiąc. Po miesiącu odbierali go rodzice. Podczas wyprowadzki, gdzie zbierał swoje rzeczy, nie zauważyliśmy tego i wrzucił paszport pod komodę, o czym my nie wiedzieliśmy, a to była osoba spoza Polski. Po tym, jak ja byłem na tych przesłuchaniach, to oczywiście on się pojawił u nas w biurze. No i padła informacja, że jeżeli nie zapłacimy kwoty X, to będzie to wszystko w mediach, w gazetach, oni nas zniszczą i ja pójdę siedzieć za ten paszport. To najemca dzisiaj woli zapłacić za lepszy standard, za parking, za nowy budynek, za klimatyzację, za mniejszą ilość osób w mieszkaniu. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Karol Prus. Cześć Karol. Cześć. Karol jest osobą, która zajmuje się zarządzaniem najmem, czyli ma taką firmę, która obsługuje właścicieli nieruchomości, też ma swoje mieszkanie na wynajem. I z Karolem nas łączy taka ciekawa historia, bo Karol kilka lat temu pracował u mnie, w mojej firmie, zaczynał jakby od mojej firmy i jego losy się tak potoczyły, że dzisiaj ma swoją firmę i ma ponad 300 najemców, czyli no, zarządza tak dużą grupą ludzi. I chciałem o tym się porozmawiać, bo ja też mam swoje mieszkanie na wynajem. Myślę, że wiele osób, które nas ogląda, też albo ma mieszkanie na wynajem, albo chciałaby mieć mieszkanie na wynajem. Dlatego dzisiaj będziemy o tym właśnie rozmawiali, jak wynajmować mieszkania dobrze, legalnie, ale i też bezpiecznie, bo wiele osób się boi tego, że nie wynajmę swojego mieszkania, bo ktoś mi zaraz zniszczy i rozwali. Zaczynałeś u mnie jako agent nieruchomości. Nie ja Cię zatrudniałem, tylko mój menadżer, Kamil, pozdrawiamy Kamila, który wtedy robił rekrutację. I dlaczego akurat wybrałeś tę branżę? Dlaczego chciałeś w ogóle wejść jako agent nieruchomości i ile miałeś wtedy lat? Miałem wtedy 22 lata dokładnie, takie 21-22, bo to był w tym mniej więcej okresie moich urodzin, jakby ta decyzja zapadała. Mhm. W ogóle paradoksem jest to, że ja wybrałem tą branżę w momencie, w którym już byłem zatrudniony w innej firmie jako przedstawiciel handlowy, gdzie miałem wysoką podstawę auto służbowe na prywatne też potrzeby i to fajne, nowe, dosyć dobrze doposażone auto i przyszedłem do biura nieruchomości, w którym nie było podstawy, nie było auta służbowego. Nie było nic. Nie było zupełnie nic. Czyli powiem Ci szczerze, że większość ludzi, którzy rekrutują na stanowisko agenta bez podstawy, wybrałoby właśnie pracę w firmie, która daje socjal, tak? A dlaczego Ty powiedziałeś, że nie? Jakby ja czułem pewnego rodzaju gdzieś tam sufit i ograniczenie, jakby, że będę się obawiał tego, że jakby nie wejdę wyżej po prostu, a branża nieruchomości kojarzyła mi się z dużo większymi możliwościami i wiedziałem, że jeżeli spędzę tutaj 5, 6, 8, 10 lat, to jakby gratyfikacja później będzie dużo większa niż gdybym skupił się na tym, żeby mieć na samym początku podstawę. Ja często na to mówię, że po prostu jest drabina ustawiona przy złym budynku, tak? Spinasz się i marnujesz energię, ale jakby masz pewien limit, tak? Masz piętro albo dwa do spinania, a nie 15 pięter, 20 pięter jak w nieruchomościach. A robiłeś coś wcześniej, że Ci zatrudnili w wieku 21 lat na handlowca? Tak, ja wcześniej pracowałem też gdzieś tam, zwykle ocierałem się o branżę gdzieś tam związaną ze sprzedażą, czy to bezpośrednią, czy gdzieś tam związaną z jakimiś firmami, więc jakby tak, ja bardzo wcześnie zacząłem swoją karierę zawodową. Okej, jakby przyjąłem Cię, albo moja firma Cię przyjęła do pracy, tak, bo ja wtedy byłem skoncentrowany już na robieniu flipów, na deweloperce, na różnych rzeczach i całe biuro nieruchomości jakby oddałem do zarządzania menadżerowi. Więc jakby nie mieliśmy zbyt wielu punktów styku, tyle że się mijaliśmy pewnie przy kawie, prawda, w jednej firmie. Ale powiedz mi, no i właśnie, ile tam popracowałeś i jakie były Twoje początki w tej branży? Ja w Big City Broker spędziłem ponad rok, sporo ponad rok, bo jeszcze byliśmy w jednym biurze, potem w drugim, gdzie się później przenosiliśmy i no, początki były trudne, bo wyobrażałem sobie, że to będzie tak, że ja będę tam siedział i to mój telefon będzie dzwonił i klienci będą przychodzili i sami będą mówili, proszę wziąć. Będziesz czekał agresywnie na klienta, tak? Dokładnie tak. Że oni przyjdą i powiedzą, proszę mi to wziąć, sprzedać i ja zapłacę, nie wiem, 20 tysięcy prowizji. Już pierwszego dnia zdarzyłem się z tym, że to tak nie wygląda i że to jednak trzeba tego klienta samemu po prostu pozyskać i przekonać do swojej osoby. I co więcej, jeszcze wtedy Kamil, który był menadżerem na tamten moment i mnie wprowadzał, powiedział, że regularnie pracuje się na 3% jako pośrednik i że to jest taki standard na rynku. I ja tego totalnie jakby nie wiedziałem, więc mu uwierzyłem. Potem dopiero klienci mnie zbili z tego, że jednak są inni
inne biura, które pracują za 1%, za 1,5%. I ja podpisywałem umowy tylko na 3% i jeszcze na wyłączność, bo Kamil powiedział, że tylko tak się opłaca. Super. No, tak, dopiero później rynek ci trochę zweryfikował, ale już ci było łatwiej, bo już miałeś dowody na to, że umiesz. Tak. Już mi było dużo łatwiej i wiedziałem, że jakby zrozumiałem, jaka jest różnica między umową taką jakby otwartą, a tą na wyłączność, jakie są korzyści też dla klienta z tego i jakie też dla mnie, że jakby ja mogę gdzieś tam się nie obawiać o to, że nie zarobię po prostu na tym. Okej, i kiedy miałeś pierwszą transakcję? Pamiętasz? Tak? Pierwszą transakcję miałem w drugim miesiącu, w drugim miesiącu pracy i to była transakcja, gdzie miałem stronę kupującą, a sprzedałem mieszkanie drugiej osoby z biura, która wtedy miała jakby to jako swoją ofertę. Okej. I powiedz mi, jaki był powód, że zmieniłeś biuro, czy poszedłeś na swoje, czy jak to było? To było tak, że w tamtym momencie z tego biura tam w pewien sposób odszedł Adrian, z którym mi się najlepiej tam współpracowało i najwięcej transakcji razem zapinaliśmy. No i w związku z tym trochę gdzieś tam ja podjąłem swoją decyzję, że jakby okej, może gdzieś tam jakby to moment, żeby spróbować coś swojego, tym bardziej, że ja już wtedy powoli myślałem o tej obsłudze najmu, która w mojej wizji była gdzieś tam taką branżą abonamentową, więc wierzyłem, że wypracuję sobie z tego taki dochód powtarzalny, tak jak przy wynajmie nieruchomości. Okej. I co, połączyliście siły? Jak to? Tak, połączyliśmy na początku siły, to wyglądało tak, że Adrian się bardziej skupował na jakby obsłudze właśnie biura nieruchomości, które wtedy zaczynaliśmy budować i to była jego część działalności, a ja wtedy dużo sprzedawałem klientom inwestycyjnym i tym, z którymi, którzy też handlowali nieruchomościami, bo z nimi mi się najprzyjemniej pracowało i też jakby już zajmowałem się sprzedażą tej obsługi najmu. Okej. I jakby pomysł taki, że założycie spółkę i będziecie robili zarówno biuro nieruchomości, to czego się nauczyłeś u mnie, ale też i zrobicie coś nowego, jak właśnie zarządzanie najmem. Ja powiem szczerze, że miałem taką usługę kiedyś u siebie w firmie i zajmowaliśmy się tym, natomiast przy małej skali to były jakby dużo nakładów, dużo kosztów, a mało pożytków. To dopiero się zaczyna od tamtego mieszkania, dopiero zaczyna się zarabiać i te pieniądze zaczynają się kręcić, no bo początki są trudne, więc ja miałem inne perspektywy, robiłem inne biznesy, więc widziałem tam jakże pieniądze, więc z tego zrezygnowałem ostatecznie, bo jakby każdy ma inny charakter, prawda? Ty chciałeś budować, powiedziałeś mi przed wywiadem, że chciałeś budować to w zasadzie abonamentu, żeby mieć taki pasywny trochę dochód, no może nie pasywny, ale taki aktywny, ale pewny. Tak? Powtarzalny, który gdzieś tam co miesiąc wiem, że mniej więcej kwota X tam plus minus 10% w lewo czy w prawo jakby się pojawi, tak? Więc i to mi zapewniało też pewnego rodzaju znowu komfort w dalszym działaniu i rozwoju, bo wiedziałem, że jakby mam na utrzymanie działalności, siebie, wszystkich osób, które z nami pracują i potem możemy sobie już gdzieś tam resztę środków reinwestować. Tak? Okej. A jakie były powody tego, że zacząłeś to robić z kimś, a nie sam na przykład, tak? Bo tak z perspektywy dzisiejszej pewnie byś to sam ogarnął, ale z perspektywy tamtej to już niekoniecznie. Jakby, co było w twojej głowie wtedy, że powiedziałeś, okej, wolę to robić na przykład z Adrianem w tamtym przypadku? Wiesz co, wtedy my się znaliśmy i bardzo dobrze nam się ze sobą współpracowało i jakby ja widziałem w jego osobie dużo tych kompetencji, których trochę może mi brakowało, a trochę też jakby ja nie miałbym na nie czasu, bo wiedziałem, że nie da się zrobić 10 rzeczy i jakby wszystkie wyprowadzić jakościowo, a uważam, że na początku działalności bardzo ważne, w każdej działalności jest to, żeby dać bardzo wysoką jakość, no bo w innym przypadku po prostu nie przekonamy do siebie klientów i ta nasza jakby obecność na rynku pojawi, zabłyśniemy to na 5 sekund i za chwilę zgaśniemy i to będzie tyle, tak? A też byłem przekonany, że we dwóch będzie nam w pewien sposób łatwiej, bo zawsze będę miał z kim porozmawiać, gdzieś tam z kimś coś skonsultować, ktoś to będzie mnie troszeczkę bardziej rozumiał. Okej, no i ostatecznie wasze drogi dzisiaj się rozeszły, prawda? Ile razem pracowaliście? Pracowaliśmy ze sobą chyba mniej więcej 2 lata pierwsze, natomiast tam też jakby była trochę zmiana, bo bardzo szybko u nas pojawiła się w zespole Agnieszka, która też z nami to współtworzyła i z którą do dzisiaj pracuję i bardzo jej osobę cenię i ona mnie jeszcze nie kopnęła w tyłek. Natomiast z Adrianem po prostu gdzieś tam mieliśmy trochę różne wizje co do tego, co kto dokładnie chce robić i po prostu no, postanowiliśmy, że to będzie chyba najlepsza decyzja, żeby się rozejść w zgodzie, ale się po prostu rozejść. No i tak, że są różne charaktery, prawda, tak jak trzeba się czasem ileś czasu ze sobą popracować, żeby wiedzieć, że każdy chce iść inną drogę, prawda? I teraz patrz, ty nie poszedłeś moją drogą, tylko poszedłeś swoją, prawda, inną trochę drogą niż ja. Więc miałeś tam mnie z przodu głowy, pewnie widziałeś, co ja robię, ale jakby nie wybrałeś tej ścieżki, wybrałeś całkowicie inną i to jest też okej, tak? I dzisiaj masz firmę, która zarządza ponad 300 najemcami, prawda? Masz też swoje mieszkania, masz też mieszkania swoich klientów i powiedz, na czym polega ten biznes?
No głównie jakby naszym zadaniem jest zdjęcie wszystkich obowiązków i zapewnienie tego magicznego, w cudzysłowie, dochodu pasywnego z najmu nieruchomości, bo całkowicie pasywny on nie jest dla osoby, która zajmuje się tym sama, a my doprowadzamy do tego, że każdym jednym etapem od A do Z, czyli od momentu nawet wyboru nieruchomości, ułożenia strategii, jakby zajmujemy się już my, rozmawiamy z klientem, potem wszystkie rzeczy związane z zakupem, ze sprawdzeniem dokumentów, przygotowaniem całej transakcji, pracami remontowymi, budowlanymi i wynajmem, obsługą też tych wszystkich rzeczy bieżących zajmujemy się również. Czyli przychodzi do Ciebie klient, który chce zainwestować i chce kupić mieszkanie na wynajem, a Ty mu doradzasz, co ma kupić, pomagasz mu to kupić, jak trzeba, to mu robisz remont i bierzesz to takie mieszkanie i zarządzasz, tak? Dokładnie. I to jest na zasadzie zarządzania, czy też na zasadzie wynajmu, podnajmu? Świadczymy te dwie usługi, bo możemy rozliczać się procentowo jako zarządzanie i też możemy zagwarantować komuś kwotę, bo są osoby, które wolą powiedzieć: posłuchaj, ja wolę troszeczkę mniej, na przykład zarobić co miesiąc, ale wtedy mam pewność, że Ty płacisz mi co miesiąc przez 12 miesięcy w roku, tak, i jakby mam to zagwarantowane, że mam, nie wiem, 6-6,5% na przykład i nic przy tym nie robię, nic mnie nie obchodzi, żadne usterki, naprawy, ucieczki, to, że najemca się nie chce wyprowadzić, wszystkie te ryzyka. Czyli Ty wynajmujesz, jakby było Twoje, tak? Tak jest. I płacisz stały czynsz. Okej, to powiedz, jakie są mniej więcej koszty takiej usługi? To jest tak, przy zarządzaniu jest to poziom 20% i to jest kwota, którą my pobieramy od czynszu, od najemcy, oczywiście po potrąceniu wszystkich opłat związanych z lokalem. Natomiast przy gdzieś tam kwocie gwarantowanej, to już bardzo zależy od lokalu i ustalamy to mega indywidualnie, bo my musimy sobie zliczyć, jakby ocenić potencjał tego lokalu i też nie wszystkie lokale, które do nas trafiają, z którymi klient przychodzi do nas z rynku, my chcemy wziąć i zaryzykować, że aby na pewno jesteśmy w stanie miesiąc w miesiąc po prostu tą samą pewną kwotę zapłacić, tak? To tak trochę, nie wiem, dla mnie jak z kredytem, że nie zawsze chcielibyśmy go wziąć i wszystko sfinansować, jeżeli nie czujemy inwestycji po prostu. Okej, jasne, no bo to jest tak, że jak ktoś słaby mieszkanie, no to może być problem z wynajmem, prawda? I chyba, że to tak zdyskontujesz, że Ci się będzie opłacało. Tak, bo często na przykład my bierzemy coś, co jest w słabym stanie, ale my sobie wyremontujemy, odświeżymy, poprawimy, tak? Tylko wtedy mamy na przykład dłuższą umowę albo trochę niższą kwotę, tak, żeby nam się na koniec to rozwiązało. Czyli właściwie jak z powrotem to mieszkanie obejmie w posiadanie, no to wtedy ma wyremontowane mieszkanie, tak, po 5 latach na przykład, tak? A ile macie więcej mieszkań, na zarządzanie czy na podnajem? Myślę, że na ten moment jest to tak z lekką przewagą, w zasadzie tam 55-60% w podnajmie, a ta pozostała część jest w zarządzaniu. Okej. Okay. I powiedz mi, bo wiele osób się boi, zastanawia i martwi na temat wynajmu mieszkań, że tego się nie da robić i jakby z tego są problemy, ktoś Ci się nie wyprowadzi, ktoś nie będzie płacił czynszu i tak dalej. Jakby jak, pierwsza rzecz, jak Ty się przy tym zabezpieczasz jako taki podmiot, który robi to profesjonalnie? Czy myślę, że samą dużą różnicę już jakby generuje sam fakt, że my jesteśmy firmą i że jak przychodzi sobie najemca, który widzi, że jakby z drugiej strony jest już podmiot profesjonalny, jakaś firma, ta, która się tym zajmuje, to jakby myślę, że już trochę osób od tego jakby odpada, nam rezygnuje. Zastanowi się, może lepiej nie kombinować, tak? Tak, tak. Bo jak ktoś widzi jakąś, nazwijmy to, biedną, starszą panią, to prawdopodobnie ona się nie zna, ona nie wie i ona albo kogoś prywatnego, tak? Tak, też może być tak, że może ktoś będzie liczył, że właśnie taka starsza osoba nie będzie miała serca, mnie wygonić i tam jest przestrzeń na takie trochę naciąganie, nadużywanie po prostu tej dobroci czyjejś. W naszym przypadku oprócz samego faktu, że jesteśmy firmą, no to jakby mamy weryfikację tego najemcy, czyli musi on spełnić nasze oczekiwania, tak w cudzysłowie, musi nam się trochę spodobać to, jak się z nim rozmawia, jak on się prezentuje, bo to nie jest tak, że my prezentujemy tylko nieruchomość i on decyduje, biorę albo nie biorę. To jest casting. Tak, dokładnie tak. Jakby on też, no tak jak w życiu, tak jak dobieramy, nie wiem, osobę do współpracy czy do czegoś, jeżeli mamy się z kimś związać na rok, no to chcemy trochę tą osobę poznać i zobaczyć, czy aby na pewno my się dogadamy przez ten rok, czy mamy przestrzeń tak, żeby się zrozumieć. Też chcemy wiedzieć, co ta osoba robi, skąd ma środki, jak się będzie utrzymywać, ile gdzie pracuje, czy studiuje, czy nie studiuje, czy będą mu pomagać rodzice. Zawsze mamy kontakt do rodziców i jakichś tam osób z rodziny. Z jednej strony pod kątem jakby zabezpieczenia dla nas, a z drugiej strony, że gdyby temu człowiekowi coś się stało i na przykład, nie wiem, zadzwoni do nas policja, pogotowie, sąsiad, to my też możemy poinformować najbliższe te osoby. A miałeś takie sytuacje, jakieś na przykład wypadki, gdzie trzeba było na przykład albo... Mieliśmy taki dosyć śmieszny wypadek, gdzie na szczęście nic się nie stało, poza dużą ilością strachu, ale jedna z najemczyń, to na samym początku naszej działalności, gdzie jeszcze my bardzo się stresowaliśmy wszystkimi wypadkami, wyglądało to tak, że dziewczyna siedziała sobie w wannie z gorącą wodą i suszyła sobie włosy suszarką. A najgorzej. filmowo tak, więc dla nas to wyglądało jak chęć próby samobójczej, ale jej mama później
po tym jak oczywiście spaliła się ta suszarka, tam wyskoczył bezpiecznik, jakieś tam inne rzeczy się wydarzyły, zadzwoniła do nas jej mama, która zrobiła na awanturę, że ona tak robi od lat u siebie w mieszkaniu i że zawsze było okej, więc to na pewno nie jest wina córki i to córka nie zrobiła nic złego, jakby tak postępując. Ale takich ciężkich rzeczy, jakby, że gdzieś tam coś się stało poza ale, tym, ale, że ktoś... Ale miała, jakby wpadła jej ta suszarka do wody, tak? Nie, od samej wilgoci, od pary wodnej po prostu, gdzieś tam doszło do jakiegoś zwarcia. Okay. No i raz mieliśmy sytuację, że ktoś tam się trochę... Zmieniło mu się życie na tyle, że podjął nową pracę i zmienił miejsce zamieszkania. I tak mu się spodobało w tej nowej pracy i te nowe osoby, że się zaczęli integrować. Integracja trwała miesiąc i po miesiącu odbierali go rodzice, bo już było z nim no trochę źle. Jakby chłopak ciągle pił i my gdzieś tam przestraszeni po prostu. To Klaudia, która z nami pracuje, już była tak zestresowana, że nie było z nim kontaktu i mówi, kurczę, chyba trzeba zainterweniować. No i pojechaliśmy tam na miejsce. No okazało się, że po prostu chłopakowi się przedłużyła integracja. Dopiero z jednego wieczoru do miesiąca. Okej. Nieźle. Dobrze, no to w takim razie mówiłeś już jakby, jak sprawdzacie, a jak się zabezpieczałeś przed tym, żeby właśnie poza sprawdzeniem, że ta osoba jakby będzie realizowała umowę? No myślę, że kluczową kwestią jest sama jakby umowa, pobrana kaucja, też poręczenia bądź weksel w zależności od sytuacji, ale zawsze staramy się mieć też dosyć pokaźną kaucję, taką, która pokryje nam przynajmniej jednomiesięczny czynsz, wszystkie opłaty plus koszty odświeżenia lokalu, gdyby się to stało. No bo jakby pobierając kaucję zakładamy najgorsze, tak? Czyli nie zakładamy, że wszystko będzie super, cudownie i wspaniale, tylko jednak liczymy się z tym, że jakieś ryzyka, problemy i błędy gdzieś tam po drodze mogą mieć miejsce przy realizacji tej umowy. Więc robimy zawsze to i dodatkowo, tak jak mówię, te kontakty do osób zewnętrznych zawsze weryfikujemy, gdzie ktoś pracuje, chcemy oświadczenia od osoby. Jeżeli gdzieś pracuje, to potwierdzenie, że tam pracuje, czy jakaś umowa, gdzie studiuje, żebyśmy też ewentualnie mogli przez uczelnię trochę wywierać wpływ, bo też tam czasami musieliśmy się tym wspierać po prostu w niektórych sytuacjach. Tak, ktoś się bał, że wpłynie jakaś skarga na studenta, tak? Tak, i później... tak. Tym, że mieliśmy taki okres, gdzie współpracowaliśmy mocno z uczelniami i wtedy jakby mieliśmy tam, powiedzmy, że jakąś tam dodatkowe wsparcie ze strony uczelni, że jeżeli coś będzie nie tak, no to oni, jeżeli on od nas nie odbiera telefonu, to trochę go tam na uczelni też ktoś może represjonować, że wypadałoby tą sprawę załatwić. Okej, tak, bo to wisinek włosku. Okej, jeżeli chodzi o kaucję, to jak ją stosujesz? Jednomiesięczny czynsz, dwumiesięczny czynsz? Staramy się być w okolicach dwumiesięcznego czynszu, natomiast jeżeli są to osoby z innym pochodzeniem niż polskim, gdzie jakby mamy obawy, że trudniej może być tam ewentualnie zwindykować, odzyskać te środki, no to staramy się jeszcze podnosić, no bo liczymy się z tym, że to ryzyko jest trochę większe w przypadku takich osób, które są tutaj na przykład tylko przez rok i mogą za chwilę zmienić miejsce. Czasowo, tak? Okej. Okay. Tak. A jeżeli chodzi o taki profil idealnego najemcy dla Ciebie, kto to jest? Jakby demograficznie, czy... Zwykle jakby osoba, z którą pracujemy, która najbardziej odpowiada, to jest osoba, która studiuje i którą finansują rodzice, ponieważ mamy największą pewność, że rodzice podejdą do sprawy dosyć rozsądnie, będą regulowali te czynsze i nie będą gdzieś tam szukali jakiejś drogi ucieczki takiej, że zabiorę sobie torbę na plecy, tak ucieknę i może mnie nie znajdą, bo jakby rodzice doświadczeni życiem trochę bardziej rozumieją, że to tak nie działa i że w końcu ktoś tam się zgłosi, przyjdzie i że ten problem tylko urośnie. Natomiast drugą grupą, z którą pracujemy, są osoby, młode osoby pracujące, które zaczynają swoją gdzieś tam karierę zawodową i mieszkają często albo z jakimś znajomym, bądź znajomą, bądź łączą się w pary i mieszkają razem. I to są te dwie grupy, z którymi najchętniej pracujemy i ta praca układa nam się najlepiej. Komu nie wynajmujecie? No bo to jest biznes i to ty masz mieszkanie, prawda? Masz prawo wyboru, kogo chcesz, komu chcesz wynająć. I na szczęście jakby żyjemy w Europie, w wolnym kraju, ale no nie żyjemy tak jak, nie wiem, na zachodzie, że nie możesz nic złego powiedzieć, tak? No nie mamy aż takiego reżimu, na szczęście. Nie mamy aż takiego reżimu, to jest... Polska to jest taki kraj, w którym jeszcze wiele rzeczy wolno, jest wolna Amerykanka, ale dzięki temu jeszcze mamy dużo swobód. Więc jakby komu nie wynajmujecie? Staramy się na pewno ze względu na panujące prawo, które bardziej chroni lokatora niż właściciela lokalu, czyli stronę wynajmującą. Staramy się unikać tych grup, które potencjalnie mogą być trudne do eksmisji, tak? Czyli są to osoby, które mają rodziny, bądź nawet nie są w związku jakimś tam małżeńskim, ale wspólnie mają jakieś małe dziecko, gdzie wiemy, że potencjalnie usunięcie takiej osoby, jeżeli ktoś chciałby nie płacić i zostać w tym lokalu na długo, będzie bardzo problematyczne, wymagające,
I często my możemy jeszcze potem zostać przedstawiani w złym świetle, że to my byliśmy tymi złymi, którzy gdzieś tam oczekiwali zapłaty za wynajmowany lokal, tak? Lepiej nie wynająć na przykład takiej osobie w ogóle na początku i być tym złym, który nie wynajmuje, no bo umówmy się, no gdyby prawo chroniło właściciela, a nie najemcę, albo inaczej, no ja rozumiem, że kobiety z dziećmi na przykład samotne mają problem i ja też chciałbym im pomóc, ale no nie chciałbym być fundacją, która można być dokładna do tego interesu, bo jasne, to nie jest moja rola, ani twoja, prawda, żeby pomagać, więc ja ubolewam nad tym, że kobiety w ciąży albo kobiety są przez prawo dyskryminowane. Są dyskryminowane przez właścicieli mieszkań, natomiast to wynika z tego, że prawo jest takie, że ono faworyzuje taką osobę w pewien sposób i taki właściciel jest bezbronny. Dlatego tak, jedyne, co on może robić, to nie wchodzić w umowy z takimi osobami, żeby się zabezpieczyć przed tym, że prawo będzie do niego strzelało później w razie problemów, prawda? I no, więc te osoby powinny mieć pretensje do prawa, do rządu, prawda, że tak, że prawo jest w ten sposób ustanawiane, a nie do nas, do właścicieli. No to niestety tak jest. A kto, jeżeli chodzi o wiek, czyli wolić jakby takie młode osoby, które to wiedzą, że rodzice są na umowie, że masz do nich kontakt, że oni są odpowiedzialni za to, a nie, że sami po prostu tutaj podpisali umowę i robią imprezy. Dokładnie tak. To znaczy wiadomo, że te imprezy też się zdarzają. To tak, nie jest tak, że zawsze jest super idealnie książkowo, natomiast wiemy, że tam mamy jeszcze dodatkowe wsparcie w postaci rodziców, bądź te osoby młode, które zaczynają gdzieś tam też tą karierę zawodową, pracują sobie tutaj w tym mieście, planują tutaj zostać, też wiedzą, że pracują, zarabiają legalnie, więc wiedzą, że ta odpowiedzialność gdzieś tam ich dopadnie. Oni już są troszeczkę starsi, ale rozumieją, że jeżeli coś nawywijają, tak mówiąc, no to po prostu to ich dopadnie wcześniej czy później, tak? Jak my wiemy, gdzie pracują, możemy się też tam zgłosić i też im troszeczkę tego zamieszania ewentualnie jasne narobić. A narodowościowo, jak to wygląda, jakby z jakimi narodowościami masz najlepsze doświadczenia, a z jakimi najgorsze, tak? No i tutaj można by powiedzieć, że to jest taki rasizm trochę na tle etnicznym, czy tam narodowościowym, ale no generalnie można powiedzieć, że to my wybieramy najemcę, prawda? Więc jakby oczywiście jest to pewnie to, że masz różne doświadczenia. Tak, no mamy sporo tych doświadczeń, bo jakby w okresie takim, kiedy było trudniej, tam właśnie w 20 roku, kiedy no cały świat trochę jakby inaczej postrzegał rzeczywistość, musieliśmy pracować głównie z obcokrajowcami i nie ukrywam, że to była ciężka współpraca, ponieważ same różnice kulturowe, sama kwestia tego, jak oni postrzegają, że lokal jest poszanowany i zadbany, że jest czysty, była bardzo rozbieżna od tego naszego spojrzenia tutaj. Zresztą to nawet widać, jak ktoś podróżuje po świecie, jak pojedziemy do gdzieś tam, nie wiem, Turcji chociażby, jesteśmy tam i widzimy, że te ulice wyglądają zdecydowanie inaczej niż te u nas tutaj w Polsce. Tak, i chociażby na tym tle już wychodzą pewne różnice, więc najlepiej pracuje nam się jednak na sam koniec z Polakami, bo też nie ma bariery językowej i w 100% każdy zawsze nas zrozumie. Natomiast no nie jesteśmy całkowicie zamknięci, więc te kultury, które są bliższe nam w postaci, nie wiem, Ukrainy, Białorusi, tutaj jakby naszych krajów ościeżnych, jak najbardziej tak, czy mieliśmy gdzieś tam osoby z Włoch na przykład, z Niemiec, z Francji też, jakby za każdym razem było w miarę okej. Gdzieś tam były jakieś takie małe rzeczy do poprawienia, ale to było na zasadzie gdzieś tam na etapie rozmowy do naprawy. A trochę trudniej mamy gdzieś tam z osobami, które przyjeżdżają z innego kontynentu, gdzieś tam z Afryki, które no zupełnie inaczej postrzegają wiele rzeczy. Czyli wynajmujesz takim osobom, czy raczej... Dziś wolimy już nie. I jeżeli mamy możliwość, to jednak preferujemy, bo ja uważam, że też każdy właściciel oddający nam lokal w obsługę wymaga od nas tego, żebyśmy zadbali o jego interes, o jego mieszkanie jako swoje, czyli zredukowali ryzyko jakichś potencjalnych problemów bądź zniszczeń. I wybieramy tą grupę, która jest najlepsza, a tą najlepszą są jednak Polacy, więc staramy się unikać innych narodowości, okay, ale... Tak samo jak ja bym pojechał do innego kraju i też nie mógłbym od nikogo wymagać, żeby mi to wynajął, bo jeżeli ja nie mam dokumentów, nie mam na przykład jakichś zaświadczeń, prawda, albo nie mam dochodów udokumentowanych, no to też bym ich nie wynajął, prawda, na tej zasadzie. Albo jeżeli ktoś uważa, że na przykład woli tylko i wyłącznie wynająć swoje narodowości, no to to jest normalne, tak? Okej, okay, a jeżeli chodzi o kaucję, czy na przykład stosujecie jakąś polisę na przykład od remontu mieszkania, czy na przykład jeżeli było jakieś zdewastowanie, bo ludzie się tego boją, czy raczej to się nie zdarza praktycznie? Czy wiesz, to jakby takie radykalne zniszczenia, o których gdzieś tam często słyszymy, aż tak często faktycznie się nie zdarzają. To nie jest tak, że każdy najemca jest tym złym, najgorszym, który przyjdzie i nam wszystko zniszczy, zdewastuje i tego nie będzie szanował.
Natomiast my preferujemy, nie ukrywam, wyższą kaucję, ponieważ z ubezpieczycielem jest trochę tak jak w szkodzie samochodowej, że każdy się gdzieś tam z tym kiedyś w życiu spotkał i jakby często musimy udowadniać, walczyć, brać rzeczoznawcę i ta droga odzyskania tych środków jest bardzo długa. Najemca wtedy mówi, no proszę ode mnie z daleka, macie moją polisę, proszę sobie wziąć od ubezpieczyciela, tak, a nie ode mnie. I jakby jest o tyle trudna sytuacja, że my za chwilę musimy ten lokal odświeżyć i wynająć kolejnej osobie, żeby nie było przestoju, a ubezpieczyciel tą drogę bardzo wydłuża i bardzo utrudnia, więc kaucja jest dużo wygodniejsza. A już w ogóle najlepiej jest, jak najemca po prostu sam podejdzie do sprawy, tak, okej, okay, dostałem czysty lokal, oddaję czysty, nie wiem, tak. Połamałem krzesło, to odkupuję krzesło i jakby jest sytuacja. Idealnie, tak? Ale to niestety nie zdarza się często. Często jest tak, że gdzieś tam coś jest pobrudzone, połamane, zniszczone, jakieś takie drobne rzeczy, ale jednak są, więc tej pracy przy tych odświeżeniach też jest dosyć sporo. A jakie są takie najczęstsze błędy, które popełniają inwestorzy właśnie, którzy zaczynają wynajmować mieszkania? To, z czym my się często spotykamy, jak rozmawiamy z kimś, to już na etapie wyboru lokalu, to, że chcemy zrobić taki idealny miks, że chcielibyśmy, żeby ten lokal najlepiej zarabiał, więc jakby procentowo ten zwrot był jak najwyższy, ale jednocześnie, żeby był super komfortowy, bo jak za 20 lat być może moja córka będzie w tym mieście studiować, to żeby był jeszcze super dla niej. I jakby taki nieosiągalny miks, stworzenie czegoś, co jakby w praktyce nie istnieje po prostu, tak? Bo wiemy, że dużo lepiej procentowo będzie zarabiał albo duży lokal podzielony na jakieś mniejsze jednostki, bądź jakieś małe mieszkania, które w zakupie sumarycznie nie są drogie, a kupowanie czegoś, co będzie miało, nie wiem, na przykład 80 metrów i zrobimy tam dwie czy trzy sypialnie, a zapłacimy za każdy metr przy zakupie, no nie da nam najwyższej rentowności i nie spowoduje, że super na tym zarobimy. Okej, jakbyś miał kogoś doradzać w tym momencie, no to jaki byś dał metraż? Załóżmy mało dewelopera, 200 mieszkań do wyboru, tak? I może sobie wybrać po prostu najlepsze mieszkanie do wynajmu. No to zaczynają to z piętra, poprzez układ i wielkość. Załóżmy, ktoś ma 1 000 000 złotych, tak, żebyś miał szerokie pole do popisu w Lublinie, a nie w Warszawie, okay. To już gorzej by było w Warszawie. No to tak, ja kierowałbym się bardzo w stronę mniejszych lokali, ponieważ jakby rynek nam się też, jakby całe społeczeństwo nam się trochę bogaci, rynek nam się zmienia, że ci najemcy, którzy do nas przychodzą, też coraz bardziej oczekują komfortu i dobrego standardu, a ten komfort rozumiany jest również przez to, ile osób w tym mieszkaniu razem z nimi żyje i mieszka, korzysta z tego lokalu. Więc wybierałbym albo takie mieszkania dwupokojowe, czyli tutaj, gdzie mamy salon z aneksem i oddzielną sypialnię, gdzie będziemy mieli jedną osobę bądź jakąś parę, bądź też mieszkania 30-40 metrów, tak? Tak, ewentualnie tam 40 kilka, jak będziemy mieli dwa oddzielne pokoje, dwie oddzielne sypialnie i małą część wspólną w postaci kuchni. Też jakby nie zachęcamy do super dużych tych wspólnych przestrzeni, bo one trochę zachęcają do imprezowania, do integrowania się, co nie do końca jest najlepszym rozwiązaniem i tym, czego my oczekujemy faktycznie. Okej, no jak mówiłeś o tym, że wiele osób chce kupić mieszkanie, no jak dzisiaj to jest na wynajem, ale jutro wrócę do Polski albo moja córka to będzie mieszkała, to właśnie lepiej takie mieszkanie kupić najlepsze na wynajem na te 10, 15, 20 lat, a później sprzedać to i kupić córce tam, gdzie będzie chciała, takie, jakie będzie chciała, bo za 20 lat ona może być, ta matka może być biedniejsza albo ojciec, tak, mogą być bogatsi i może to mieszkanie, które teraz się wydaje, że jest dla niej super, to później się okazuje, że będzie za słabe, prawda, więc ja zawsze radzę, że ja natomiast jakby też staram się znaleźć taki miks, ale w kontekście właśnie po pierwsze właśnie maksymalizacji wynajmu, ale przy jednoczesnym płynności. No, jeżeli mi się odwidzi i będę chciał to sprzedać, to nie będę później tego robił rok czy dwa, no bo kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, miałem jakiś hostel i ten hostel był mega wyciśnięty, były wszystkie z niego, to było 500 metrów, wyciśnięte było 18 pokoi, ale co z tego, jak on był ciężko zbywalny, ciężko było znaleźć kogoś, bo to była kwota w milionach, która była za duża dla małego, a za mała za dużego. Bo w takim niewygodnym miejscu. W takim niewygodnym punkcie. Miejscu, więc jakby ja dla mnie jest płynność, jest, wolę mieć jeden punkt oczko mniej w procentach rentowności, ale móc być elastycznym i upłynnić taki towar później, no bo uznam, że okej, teraz potrzebuję pieniędzy gdzie indziej, kupuję gdzie indziej, no to nie jestem zablokowany. My to bardzo podobnie tłumaczymy też inwestorom, którzy do nas przychodzą, że w momencie, w którym oni przychodzą do nas i chcą uzyskać najwyższą stopę zwrotu, to ja też mówię właśnie o tym samym, że jakby musimy pomyśleć o zbywalności, czyli o tym potencjalnym wyjściu z inwestycji, kiedy ono nastąpi i jakby musimy być świadomi tego, że jeżeli kupujemy coś, co właśnie tak jak tutaj w przypadku tego hostelu, który miałeś, generowało procentowo pewnie kosmiczny zwrot, to właśnie w momencie, w którym chcemy to upłynnić, to albo musimy radykalnie zejść z ceny,
gdzie my wtedy mamy poczucie straty, bo wiemy, że sprzedaliśmy to dużo poniżej wartości rynkowej, ale to jest jedyna opcja, żeby to szybko upłynnić, bo inaczej po prostu będziemy z tym właśnie, utkniemy z tym na długo, więc o tym samym też rozmawiamy i skupiamy się na tym, co ktoś chce faktycznie osiągnąć. Jak to dywersyfikować? Ja ten hostel miałem, wiesz co, 6-7 lat temu, już nie pamiętam ile lat temu, ale no parę ładnych lat temu miałem. I tam miałem taką dziewczynę na recepcji, która zajmowała się sprzątaniem tego budynku, była na recepcji, robiła check-in, check-out, sprzątała pościele i tak dalej, i tak dalej. Była taka, wszystko w jednym, prawda? Ale też sprzątała, też jakby ciężko pracowała. I ona, jak ja ten hostel sprzedałem, to sprzedałem to razem z nią, ale ona w jakimś czasie się zwolniła tam po paru miesiącach, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj się dowiaduję, bo to była osoba, którą miałem z polecenia od takiego mojego znajomego i ten mi znajomy właśnie mówi, że słuchaj, ta osoba dzisiaj, ona ma ileś tam mieszkań na wynajem. Ona zaczynała od minimalnej krajowej u mnie, była prawie no, sprzątaczką tam, tak? I tak się wkręciła w to zarządzanie, podnajem i tak dalej, że wynajęła sobie jakieś piętra, zaczęła robić remonty, ma iluś najemców, ma swoje mieszkania już, własne swoje. Przez 5-6 lat ktoś to startował od minimalnej krajowej i sprzątał, zaczął w tej branży, zaczął się rozwijać i ja nie mam z nią kontaktu w ogóle, tak? Ale jakby wiem to co powieści, że ktoś się bardzo rozwinął, więc jakby szansa w tych nieruchomościach jest, tylko ona mogłaby być cały czas na etacie recepcjonistki czy sprzątaczki, prawda? A mimo wszystko zaczęła i była ambitna, ale wiem, że bardzo ciężko pracowała. To była mega super osoba, byliśmy mega z niej zadowoleni. Także jeżeli ogląda nas, to pozdrawiamy. No i super, super przykład na to, że warto gdzieś tam podjąć to ryzyko, spróbować, tak jak się już tą branżę poznało trochę i że faktycznie coś można zdziałać i to osiągnąć dosyć sporo, bo wiemy, że zakup lokalu na własność, na wynajem dzisiaj nie jest super łatwy, bo szczególnie, jeżeli mówimy o kilku, że trzeba tych pieniędzy troszeczkę zgromadzić. Ale wiesz co, patrzę z mojej perspektywy, no kiedyś jak zaczynałem, to były mieszkania, które teraz są warte 450, można było kupić po 150, okazyjnie oczywiście. Ale co z tego, jak wtedy te pieniądze miały inną wartość i też zarabiało się inaczej, wydawało się inaczej i też to było tak samo niedostępne jak dzisiaj, tak? Więc z jednej strony dzisiaj się mówi, że dzisiaj jest dużo pieniędzy na rynku i dużo łatwiej pozyskać inwestora, bo jest większe zaufanie, jest więcej modeli do tego, żeby robić to wspólnie, ale banki wydaje mi się, że tak samo udzielają kredytów, jak ty sądzisz, jakby jak jeszcze ileś lat temu. Oczywiście my też jakby trochę mamy może mniejsze spojrzenie na banki przez to, że większość naszych inwestorów posługuje się gotówką, ewentualnie to jest na zasadzie, nie wiem, mam 2-3 lokale i kolejny chciałbym sfinansować kredytem, więc no też są wtedy bardzo wiarygodni dla banku, tak, bo w momencie, w którym są w stanie przedstawić, że mam 3 lokale, które potencjalnie od 3 lat wynajmuję, jakby regularnie, tak, i zarabiam, oprócz tego prowadzę swoją działalność, czy gdzieś pracuję i dodatkowo chcę dokupić kolejny lokal z taką samą wizją na wynajem, znaczy oczywiście jest to kredyt hipoteczny, no to raczej są postrzegani bardzo pozytywnie przez banki. Ja myślę, że chyba nie jest dużym osiągnięciem dzisiaj uzyskanie kredytu. Jak ktoś wie, jak te klocki poukładać, to jest w stanie to zrobić. A powiedz mi, jeśli chodzi o trudne sytuacje, czy mieliście, bo dużo się mówi, a ktoś się nie wyprowadzi w terminie, a ktoś nie zapłaci. Jak często masz takie sytuacje, że masz tego typu problem? Co w skali roku, powiedzmy, że to jest przy tej ilości najemców, to jest około 5, 6 do 10 maksymalnie osób, takich, gdzie trzeba to usunięcie i to wykwaterowanie zrobić troszeczkę bardziej ostro, oczywiście gdzieś tam z poszanowaniem prawa, natomiast troszeczkę bardziej stanowczym być przy tym, jak się komunikuje i u tego najemcy zwykle się pojawić i tą rozmowę odbyć już twarzą w twarz, że jednak warto byłoby, żeby on ten lokal opuścił, bo konsekwencje tego później będą dla niego tylko gorsze z każdym dniem. No i jakie będą konsekwencje na przykład, tak? Bo wiem, że niektórzy wpisują sobie w umowę na przykład, że wynajmujesz co prawda komuś lokal, ale bez przedpokój jest częścią wspólną, do której ty masz dostęp, żeby on ci nigdy nie zarzucił naruszeniem biura domowego, tak? Dokładnie tak. Takie zapisy my również stosujemy po to, żebyśmy mogli wejść, więc zawsze jakby przedmiotem najmu na sam koniec jest sam pokój, który jest dostępem do części wspólnych wszystkich pozostałych w lokalu. Bo dzięki temu możemy wejść do tej osoby, porozmawiać z nią, czy jeżeli byłaby taka konieczność, to ewentualnie być może dokwaterować tam kogoś, czy wprowadzić kogoś, to tam trochę będzie mu ten każdy poranek w mieszkaniu lekko utrudniał, co spowoduje, że ktoś straci chęć do przebywania tam po prostu, tak? Ale jakby tych problemów nie jest aż tak dużo. Myślę, że jakby kluczowa jest weryfikacja, przygotowanie, dobra umowa
i też nieodpuszczanie, czyli jak widzimy, że na samym początku jest płatność, bo umówiliśmy się do 5, to reagowanie 6, a nie 15 czy 20, że halo, jakby chyba wtedy, pan nie zapłacił. Wtedy ktoś widzi, że może sobie pozwolić na więcej, tak? Czyli ta konsekwencja w działaniu, tak jak z dzieckiem trochę, tak? Jak dziecko zobaczy, że nie reagujesz, no to próbuje przesunąć granicę jeszcze dalej i dalej i dokładnie dalej. Dokładnie tak. I sprawdzamy, gdzie jest ta granica, gdzie ktoś w końcu zareaguje. Więc no, my staramy się reagować możliwie najszybciej, więc faktycznie, jeżeli 5 tej płatności nie ma, to już 5 jest wiadomość z przypomnieniem, że dzisiaj mija termin płatności, żeby już ktoś czuł, że nawet jeżeli jeszcze jest w terminie, to już ma powiadomienie, że halo, drogi najemco, pamiętaj, bo do dzisiaj powinieneś zapłacić. I to system wysyła, czy SMS-y, czy maile? Czy... Na ten moment to jest tak, że trochę robimy to systemowo, trochę jeszcze robimy to ręcznie, bo jesteśmy na tym etapie, że będziemy też tutaj dzięki pomysłowi Agnieszki i jej zaangażowaniu w takie rzeczy budowali swój system prawdopodobnie. Jesteśmy już tam na takich przymiarkach dosyć sporych do tego, żeby to zrobić, bo mimo tego, że są takie systemy na rynku, nie znaleźliśmy czegoś, co by nam tam super, tak w 100% pasowało. A do tej pory czego używaliście? Do tej pory korzystaliśmy z systemu obsługi najmu, czyli tak popularnego SONU, ale widzimy tam jeszcze trochę rzeczy też ze względu na naszą specyfikę naszej działalności, które my chcielibyśmy rozbudować, dobudować, usprawnić i chyba jesteśmy, właśnie chcemy podjąć decyzję o budowie czegoś dedykowanego. A jeżeli chodzi o zapisy umowne, to jakie takie są według Ciebie rzeczy, które standardowa umowa nie ma, a powinna mieć według Ciebie, tak? Która zabezpieczy właściciela mieszkania przed nieuczciwym najemcą? Czy bardzo często błędy, które widujemy, to jest na przykład to, że najemca powinien opuścić lokal w dniu zakończenia umowy. I to jest jakby koniec. I nie ma informacji, a co się stanie, jeżeli nie opuści, a co się stanie powinien. W pierwszym... Tak, jest, że powinien i pytanie, co będzie, nie wiem, w pierwszym dniu, drugim, trzecim, piątym, czy będą z tego tytułu jakieś konsekwencje finansowe, co się będzie działo, tylko jest powinien i to tyle. Nie jest doprecyzowane też często, kto za co odpowiada, co jest bardzo dużym błędem, bo z jednej strony nawet najemca jak przychodzi, to mówi, o fajnie, bo jest tam umowa na jednej stronie A4, tak, więc będzie prosta, łatwa i super, bo ją od razu zrozumiem. A z drugiej strony my uważamy, że jakby i dla jednej, i dla drugiej strony to jest ogromna pułapka, bo wszystko, co niedoprecyzowane, potem może być naciągane na korzyść dla każdej ze stron w tej sytuacji, gdzie ta przestrzeń będzie, żeby to ponaciągać trochę. Więc na pewno to, na pewno bardzo niskie kaucje albo takie podejście, ok, to nic nie trzeba, bo są też jeszcze oferty, gdzie nie trzeba mieć kaucji i my się z tym zderzamy, że ktoś do nas dzwoni i zadaje pytanie, a u Państwa trzeba wpłacić kaucję. No i mówimy, informujemy, że tak, informujemy o wysokości w przypadku danego lokalu, a to nie, no to ja wolę ofertę, gdzie tej kaucji w ogóle nie ma. I dla nas tu już jest znowu jakaś tam czerwona lampka, że mówimy, no kurczę, skoro ten człowiek chce się wprowadzić dzisiaj, a nie ma na kaucję i jakby szuka takiej oferty, no to pytanie, czemu on dzisiaj tego szuka i... Tak, być może będzie problem i nie będzie musiał zapłacić później, albo nie będzie płacił, tak? Bo... Tak, a na pewno my też nie mamy żadnego zabezpieczenia, nawet na pierwszy miesiąc, tak? Tak. Czy też na jakieś tam potencjalne zniszczenia, więc warto gdzieś tam dbać o to, żeby jak najwięcej w tej umowie było zapisane i wszystko, żeby było doprecyzowane, kiedy, kto za co płaci, sprecyzowane, jak płacone są media, kto te koszty ponosi, czy jakieś naprawy, które gdzieś tam się mają pojawić, żeby to wszystko było opisane, więc lepiej, żeby ta umowa była rozległa, miała sporo załączników, niż żeby była właśnie na tej przysłowiowej jednej kartce. I pracujecie je na papierze zawsze, czy...? Tak, my się bardzo pilnujemy tego, żeby ona zawsze była podpisana jednak własnoręcznie, nawet jeżeli mamy formę online, ale potem jak ta osoba już się pojawia tutaj na miejscu u nas, to i tak musi, bo często jest tak, że nie wiem, oglądają to rodzice, albo była osoba, która chce tam mieszkać, powiedzieli okej, ale my się jeszcze zastanowimy, skonsultujemy z rodzicami. Dzwonią do nas za 2 dni, mówią, no jakby okej, decydujemy się, tak? Ale jesteśmy, nie wiem, na przykład w tym momencie w Krakowie i nie mamy jak przyjechać, bo tam pracujemy sobie jeszcze przez wakacje, żeby sobie coś zarobić. My tych ludzi rozumiemy, już się poznaliśmy, widzieliśmy ich, więc jakby z naszej strony wiele rzeczy było na tak, więc prosimy o kolejne rzeczy, które musimy sobie zweryfikować, kontakty do rodziców i całą resztę. Szykujemy sobie tą umowę, zawieramy ją online, ale jak oni się pojawiają na miejscu u nas znowu, to odbierają lokal razem z nami i wtedy podpisujemy znowu fizycznie tą umowę jednak. Pilnujemy, żeby papierowa forma była zawsze. Żeby oni czuli po prostu, że no, to jest papier, tak? I, a nie jakaś tam coś, z czego się można później wycofać. Tak, myślę, że też w ogóle w naszej głowie trochę jest to tak psychologicznie rozegrane, że jak zawarliśmy z kimś umowę na papierze, to wiemy, że jest bardziej wiążąca niż gdzieś tam, nie wiem, SMS-em czy mailem czy czymś innym. My niby tą umowę też podpisujemy mailowo, ale jednak zawsze pilnujemy, żeby tak, zawsze jest jakieś domniemanie, że ktoś to mógł zrobić za ciebie, tak? Tak. I, no chociaż z tyłu głowy bardziej. Tak jest, więc jakby tutaj no, likwidujemy tą przestrzeń na ewentualne znowu jakieś próby ucieczki czy wyślizgania się z odpowiedzią. A mieliście taką sytuację jakąś mega kryzysową, że jakiś taki był problem albo coś, co było takiego, no, co, o czym warto powiedzieć? No trochę takich sytuacji przeżyliśmy. Mamy taką jedną, gdzie jakby usuwaliśmy najemcę
I to było dla mnie dosyć specyficzna przygoda, ponieważ najemca potem zgłosił podczas wyprowadzki, gdzie zbierał swoje rzeczy, nie zauważyliśmy tego i wrzucił paszport pod komodę, o czym my nie wiedzieliśmy, a to była osoba spoza Polski. I w dniu, w którym się wyprowadził, zgłosił, że jakby on był wyprowadzony tak, że ktoś go zastraszał, że mu groził i że zabraliśmy mu dokument, bo on jakby nie chciał się wyprowadzić, więc my mu zatrzymaliśmy dokument. My o tym nie wiedzieliśmy, że on to zgłosił. I ten lokal sobie tam dwa czy trzy dni ten lokal sobie tam czekał. Pojawiła się pani, która ten lokal miała posprzątać, no i informuje nas, słuchajcie, no jakby tutaj na etapie sprzątania znalazłem taki paszport, tak, gdzieś tam wrzucony pod komodę. No i my poprosiliśmy, że okej, no tak będzie dawała klucze, to żeby go zwróciła razem z kluczami do biura. No nie mogliśmy się z tym najemcą skontaktować, on ogólnie też nam jakby był dłużny środki, więc od nas nie odbierał, więc mówię okej, to któregoś dnia tam po prostu przy okazji to podrzucimy na komisariat. No ja to zrobiłem któregoś dnia wieczorem, wracając do domu, a dosłownie dwa dni później pojawiło się już u nas pismo, że ja, bo ja byłem przy tej wyprowadzce, jakby ja imiennie jestem podejrzany o to, że zatrzymałem ten dokument, a to już jest w ogóle kodeks karny i przestępstwo. Więc no, taka sytuacja trochę nieprzyjemna w naszą stronę, gdzie ktoś próbował się po prostu odegrać. Jasne, no ale ostatecznie pewnie nic z tego nie wyszło, tak? Tak, no ostatecznie zostało to umorzone, no bo jakby przedstawiliśmy też, ja złożyłem jakby zeznania, tak, wyjaśnienia, jak to wyglądało. No i też jakby zostało wzięte pod uwagę to, że my zwróciliśmy ten paszport sami dobrowolnie, bez jakby jeszcze czyjejś interwencji, żeby jeszcze nie wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, że ktoś to gdzieś zgłosił, tak? A to była osoba z zagranicy, tak? Czy z Polski? Tak, to była osoba spoza Polski. No ale to jest idiota, przecież jakbyś ten paszport wyrzucił do śmieci, to on by nigdy nie udowodnił, że ty go zabrałeś. Tak? Jakby ja myślę, że tam nie było takiej analizy, tylko chęć odegrania się po Jasne, prostu ale przecież po złości. To jest tak, wiesz, on by sobie sam pozbawił prawa wyjazdu, tak? Musiałby iść do ambasady i zebrać nowy paszport, tak? Tak, i jakby kombinować, jak sobie ten nowy dokument zorganizować. Żeby tylko i wyłącznie tobie zrobić problem. Mógłbyś do niszczarki wrzucić, by nie było tematu, tak? I... Tak, ale jeszcze w ogóle w międzyczasie, po tym jak ja byłem na tych przesłuchaniach, to oczywiście on się pojawił u nas w biurze z informacją, z osobą, która miała go potencjalnie bronić i reprezentować. Nie był to żaden prawnik, tylko jakiś tam po prostu znajomy, który stwierdził, że będzie tam adwokatem. Tak, takim w cudzysłowie adwokatem, który będzie tego bronił. No i padła informacja, że jeżeli nie zapłacimy kwoty X, to będzie to wszystko w mediach, gazetach, oni nas zniszczą i ja pójdę siedzieć za ten paszport. Więc najpierw to była chęć pozłości, a potem po konsultacji z kolegą chyba to było w dalszym etapie, może jeszcze na nich zarobimy sobie. Okej. Okay. Więc to są te rzeczy, które zdejmujemy. Jaka to była narodowość, tak zapytam Cię? To była osoba z Ukrainy. To był ten okres, kiedy tam było tak dosyć dużo osób z Ukrainy się pojawiało w Polsce, bo zapoczątkowała się ta wojna. No jedna z takich osób też mieszkała u nas i właśnie tak szybko ta chęć pomocy nam się zwróciła w sposób trochę negatywny. Jasne. No to zawsze się znajdzie choć czarna owca w każdym narodowości. Tak samo jak w latach 2000 Polacy wyjeżdżali do Anglii, szczególnie ci z wyrokami, nie? Tak, tak. Dlatego u nas się zaczęło robić bezpiecznie w pewnym momencie i do tej pory chyba tak jest. Tak, do tej pory się mówi, że w tych dzielnicach, gdzie było źle, to część siedzi, a druga część wyjechała i nie może wrócić. Tak. Więc musiało się zmienić na plus. Ktoś, pewnie też tam ktoś im pozabierał paszporty. Business Rider. Okej, mówiliśmy dużo o umowie, o tym, że dostarczacie najemców, zarządzacie tym, prawda? Ale ktoś taki, wasz potencjalny inwestor, to jest ktoś, kto ma pieniądze albo siedzi za granicą i nie ma czasu, żeby to robić, to jak to wygląda krok po kroku, jak taka osoba wam zleca? To jest tak, że najpierw pojawia się gdzieś tam pierwszy kontakt i taka zwykle to jest bardzo długa rozmowa, gdzie około tam zwykle nawet godziny, półtorej godziny spędzamy na tym, żeby przeanalizować, o jakich środkach mówimy, w jakim też jakby horyzoncie czasowym chcemy te wszystkie środki, które ktoś ma zainwestować, na jakim poziomie ryzyka, jakim poziomie opłacalności. Tam bardzo dużo sobie analizujemy i też my przedstawiamy swój punkt widzenia, co według ma nas sens, ale też musimy zrozumieć, czy to ma być zakup z perspektywą na 2, 3 do 5 lat, że trochę sobie pozarabiam, trochę zarobię na wzroście wartości i potem to upłynniam, więc wtedy dobieramy coś, co jest łatwe do zbycia po prostu, bądź czy robimy to długoterminowo, że ktoś chce z tego budować faktycznie sobie emeryturę, to też jakby o innych lokalach myślimy. Następnie informujemy o całym przebiegu procesu, że my jakby możemy to w imieniu tego inwestora zakupić, czyli najpierw mu pomożemy to wybrać, potem pojawimy się na akcie notarialnym, wcześniej wszystko sobie przygotujemy, sprawdzimy, tutaj w tym zakresie też współpracujemy z adwokatem, z prawnikiem, który nam to wszystko sprawdza pod tym kątem, czy to będzie też bezpieczne, czy tam nie ma czegoś, gdzie być może my coś przeoczyliśmy.
I dodatkowo potem jeszcze notariusza, z którymi też jakby mamy takie trzy osoby, z którymi regularnie i stale współpracujemy, żeby to znowu jeszcze raz ktoś kolejny sprawdził, stricte znając się już tylko na samych nieruchomościach i samym procesie zakupu. I my na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nam od tej osoby zakupujemy tą nieruchomość, następnie ją przygotowujemy, zwykle remontujemy bądź wykańczamy pod wynajem i ten najem obsługujemy i na każdym z tych etapów jakby oczywiście mamy kontakt, wysyłamy zdjęcia, filmy, możemy sobie zrobić wideorozmowę, żeby pokazać jak to jest, bo bardzo często my tych ludzi nawet nie poznajemy twarzą w twarz, że mamy klientów, którzy wydali z nami po kilka, kilkanaście milionów, a ja nawet nigdy nie podałem im ręki i tak przysłowiowo uścisnąłem dłoni, bo nigdy ich nie widziałem na żywo, poza jakąś tam wideorozmową czy rozmową gdzieś tam przez WhatsAppa na przykład. Więc cały ten proces możemy zrobić bez czyjegoś udziału, bo rozumiemy, że ktoś, kto jest przedsiębiorcą, tak jak na przykład ty, prowadzi swój biznes i pewnie nie chciałbyś się zastanawiać nad tym, okej, to ja wolę ten kolor płytki czy ten, mamy osobę, która się potem tym zajmuje i prowadzi sobie te prace remontowe i ty nie chodzisz, mówisz, kurczę, może ten panel, może takie łóżka, może to. Jasne, więc u mnie jest jeszcze inna sytuacja, bo ja jestem przedsiębiorcą, który jest w branży nieruchomości. Gdybym miał fabrykę albo coś innego, to w ogóle bym się nie zastanawiał. I ja się zastanawiałem, czy na przykład, bo ja mam mnóstwo mieszkań swoich, które wynajmuję, czy nie oddać tobie, prawda? Natomiast przy mojej skali bardziej mi się opłaca mieć jakby swój zespół, prawda? Natomiast mimo tego, że mam swój zespół, to i mam doświadczenie w tym, to i tak wybrałem ciebie, żeby, czy wybrałem Karola tutaj, żeby Karol mi pomógł ten zespół przygotować, przećwiczyć, jakby sprawdzić procedury, które mamy, je uszczelnić jeszcze bardziej, więc mimo tego, że ja mam wiedzę, to też jakby wiem, że jak my się znamy, natomiast tak nigdy nie mieliśmy takiego bliskiego kontaktu zawodowego, prawda? Mimo tego, że pracowałeś w mojej firmie, to zastanawiam się chyba u Kuby Midla w tamtym roku spotkaliśmy. Wielkiej integracji. Na Mazurach. I zaczęliśmy tak bardziej rozmawiać, prawda? I tak jakby się ta nasza relacja otworzyła. I ja zobaczyłem, że ty przez te parę lat się mocno w tym wyspecjalizowałeś. Ja mam bardziej specjalizację we flipach i to jest jakby moje codzienna rzecz. Ja wynajem traktuję bardziej jako ulokowanie pieniędzy. Natomiast jakby nie siedzę i zastanawiam się, jak zrobić ten najem lepiej codziennie, a ty to robisz. Więc jakby ty masz to przemyślane dużo bardziej, dlatego ja skorzystałem z wiedzy Karola. I Karol może nie zajmuje się moimi mieszkaniami, jego firma, tylko mam jakby bardziej był konsultantem dla mnie tutaj takim jakby i pomagał układać kolejną inwestycję, którą ja kupuję i przeszkolił mój zespół, więc w takim zakresie to trochę niestandardowo uszyliśmy dla mnie garnitur trochę tej współpracy. No bo wiadomo, że ktoś ma jeden, dwa mieszkania, to musi totalnie nie opłacać mieć nikogo na etacie, prawda? Ale kiedy ja mam swoje zasoby, biuro, ludzi i tak dalej, no to jest trochę przy tam... Inaczej jest to przeliczane po prostu. Przy wielu mieszkaniach to jest inaczej. Ty bardziej jak sam robisz wiele rzeczy, jakby remont, czyli coś, na czym wiele osób często się wykłada, dla ciebie jest codziennością i jakby masz też osoby, które się tym na co dzień zajmują, specjalizują, to jakby nie jest to takim wielkim wyzwaniem, jak dla osoby, która pojawia się w tej sytuacji pierwszy czy drugi raz w życiu, tak? Dokładnie. Więc tutaj gdzieś tam rozmawialiśmy głównie właśnie o tym, jak to doposażyć, na co się skupić właśnie przy umowie, jakie są te profile tych najemców, które są przyjemniejsze do współpracy, a z kim lepiej nie współpracować, albo jeżeli już, no to w ostateczności, tak? Ale lepiej sobie przekierować. Na szczęście mamy takie czasy, że nie musimy specjalnie jakby brać wszystkich. Powiedz mi, jak ty dzisiaj widzisz rynek najmu? Jak widziałeś rynek w tamtym roku? Jak widzisz dzisiaj? Jak widzisz jutro? Na pewno na przestrzeni tych lat, od kiedy zaczynaliśmy, widzimy, że mocno się zmieniło, bo na początku najlepiej zarabiały mieszkania i były chętnie wybierane te, które miały wiele pokoi, ale po prostu lepiej wyglądały, bo w momencie, w którym ja gdzieś tam tutaj jakby naszą firmę zaczynaliśmy, to rynek wyglądał tak, że większość mieszkań to był taki stary PRL, więc to wyglądało tragicznie, więc nawet mniejsze pokoje, ale w standardzie wyposażone z IKEA już robiły mega robotę i bardzo wyróżniały się na rynku, więc wtedy nawet mieszkania 5-6-pokojowe super się sprawdzały, bardzo dobrze zarabiały, ale to jakby zapatrzenie w ten standard i ten komfort bardzo mocno następowało z roku na rok. No tutaj jakby po drodze mamy gdzieś tam tak pandemię, potem mamy to kolejną anomalię w postaci wojny za granicą, która też nam napompowała bardzo rynek najmu na ten jeden rok, ale ogólna tendencja jakby wyłączając te wszystkie jakieś tam takie rzeczy niestandardowe jest takie, że idziemy w stronę dużego komfortu i bezobsługowości tych lokali, czyli często najemca dzisiaj woli zapłacić za lepszy standard, za parking, za nowy budynek, za klimatyzację, za mniejszą ilość osób w mieszkaniu i myślę, że jakby
jeżeli chcemy budować coś na wiele lat, to musimy gdzieś tam o tym myśleć i rozumieć te potrzeby tego najemcy i trochę wcielać się w jego skórę, czyli co ja dzisiaj chciałbym mieć w takim mieszkaniu, gdybym był takim człowiekiem jak mój najemca. A jeżeli tego nie wiemy, no bo czasami już nam jest się ciężko postawić ze względu na nasze codzienne życie w jego roli, to po prostu z nim rozmawiać. Czyli jeżeli mamy tą skalę 300 najemców, to pytać, zwracać uwagę, dlaczego oni się na coś decydują. Mhm. Tak jak na przykład dzisiaj przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy, gdzie ja tobie też tam wcześniej wysłałem informację, na przykład na co zwracali uwagę najemcy, czemu się decydowali, a czemu nie, co było na plus, co im się podobało najbardziej i co warto powtórzyć w kolejnej inwestycji, a co ewentualnie oni powiedzieli, że na przykład można byłoby zrobić troszeczkę inaczej, w jakiś inny sposób, bo na przykład, nie wiem, chcieliby powiedzmy większe łóżko, czy nie wiem, czy większą szafę, czy coś tego typu. I myślę, że ten rynek najmu będzie trochę się profesjonalizował, więc już nie będzie ofert właśnie bez kaucji, coraz więcej osób będzie to zdecydowało na firmy, tak jak jest to na zachodzie i będzie to w mojej ocenie bardziej weryfikowalne. Ten najemca, który będzie przychodził, będzie musiał się trochę bardziej postarać, żeby dostać ten lokal i te klucze gdzieś tam do tego mieszkania. No bo na sam koniec oddajemy coś warte set tysięcy za, nie wiem, 5, 6, 7 tysięcy kaucji. Więc to zabezpieczenie nie jest takie super, super dobre, więc znaczy jest bardzo wysokie i niezabezpieczone w 100%, więc będziemy bardzo weryfikowali tego najemcę i myślę, że on będzie coraz bardziej wymagający w jedną i w drugą stronę, co do standardu, ale i co do wymagań od najemcy. Jeśli chodzi o czynsze? Ten rok na pewno był troszeczkę takim załamaniem po tych wszystkich rzeczach powojennych jeszcze, które były dopompowane rok i dwa lata temu. Ja mam wrażenie, że w tym roku czynsze troszeczkę spadły, mówię o tym zarobku netto dla inwestora, ponieważ wszystkie koszty dookoła utrzymania lokalu, czyli czynsze administracyjne, opłaty mocno zdrożały, więc najemca na sam koniec wydaje nawet trochę więcej z kieszeni, ze swojego portfela musi wyjąć. Natomiast w wielu przypadkach zauważyliśmy to, że ten zysk netto troszeczkę spadł. Albo został na tym samym poziomie, albo lekko spadł. Ale myślę, że dalej jest przestrzeń na to, żeby jeszcze one lekko rosły, tylko musimy nie szczędzić na tych lokalach. A Karol, powiedz mi, gdzie byś chciał być za te parę lat? No bo dzisiaj jesteś w fajnym miejscu i naprawdę jako 28-letni przedsiębiorca się naprawdę fajnie rozpędziłeś i cieszę się bardzo, że akurat zaczynałeś od mojej firmy. Natomiast gdzie byś chciał być za te 5, może 10 lat? W którym kierunku idziesz, jakby rozwijasz firmę? Na pewno chcielibyśmy jakby tą firmę dalej rozwijać, ją kontynuować, bo widzimy, że potrzeba takiej działalności na tym rynku będzie tylko wzrastała z każdym kolejnym rokiem, więc na pewno chcemy z tego skorzystać. Też w tym roku zawarliśmy bardzo dużą współpracę z jedną ze spółek deweloperskich z Lublina, która postawiła cały budynek, cały akademik po prostu na wynajem i to jest też kierunek, w którym chcemy iść i kolejne takie też obsługiwać, bo to nam zapewnia też, no nie ukrywamy, większy komfort pracy, bo jednak mamy to scentralizowane w jednym tak. budynku, a lepiej jest mieć 10 lokali w jednym miejscu pod jednym adresem niż wszystkie rozproszone, więc pewnie w tym kierunku bardzo mocno będziemy iść i być może sami będziemy chcieli takie budynki wznosić typowo inwestycyjnie po prostu ze swoją obsługą, więc będzie dla nas to też bardzo korzystne, bo i na etapie jakby sprzedaży, i na etapie obsługi jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam jakąś swoją marżę na to nałożyć. Tak? Super, super. Także ja życzę powodzenia. Mam nadzieję, że spotkamy za parę lat i to wszystko się zrealizuje. Dzięki wielkie. Dzięki również.